Słuchajcie, pewnie tak samo jak ja zastanawiacie się, o czym będzie ten panel. I żeby już na początku tak określić oczekiwania, od razu znaczy, że nie będzie mówić ani o śmierci klinicznej, ani o wskrzeszeniach, ani o nekromancji. Nie? Nie. Nie tak się umawialiśmy. O reinkarnacji też, nie? Może za rok, ale poprosimy Idę, żeby tam w przyszłym roku no wplotła jakoś to w program. My będziemy mówić o życiu po życiu, ale w kontekście zmiany. Czy zmian, które jakoś tam w naszym życiu zawsze występują. Wczoraj mówiliśmy bardzo dużo o zmianach, ale mówiliśmy o tym, jak my zmieniamy świat, czy jak chcielibyśmy zmieniać świat, jak powinniśmy zmieniać świat. Dzisiaj będziemy mówić bardziej trochę o takiej zmianie w skali mikro, czyli o tym, jak my się zmieniamy, jak świat zmienia nas. Każdy z moich rozmówców ma bardzo ciekawą historię, trochę jak na terapii, nie? Już rozumiem, dlaczego psycholog miał prowadzić ten panel. Każdy z moich rozmówców ma bardzo ciekawą historię, ale ja zacznę od Patrycji, dlatego że Patrycja jest dla mnie taką, no nie wiem, jesteś naprawdę najbardziej radykalną zmianą. Jesteś piosenkarką, jesteś autorką tekstów, gwiazdą estrady i nagle zostałaś coachem. Jak to się dla mnie, to się nie łączy. A, rozumiem. Nie nagle. Nie nagle, to był pewien proces. Mhm. Natomiast wiesz, ja się nie patrzę na siebie w kategoriach gwiazda estrady. Ja jestem przede wszystkim twórcą. Ja kocham ten bardzo intymny proces twórczy, który się dzieje, kiedy jestem ja, wszechświat. A taka totalna symbioza, cisza, no i ten proces odbywa się. Natomiast to, co się dzieje później, jak to trzeba pokazać, jak jest ekspresja tego, jak idzie to do ludzi, jak jesteś na scenie, tak jak na przykład wczoraj miałam okazję pośpiewać z chłopakami z Band 24. To jest absolutnie sprawa wtórna, bo to, co jest najważniejsze w tym procesie, to jest bycie w procesie twórczym i podążanie. I całe życie podążam, czyli jestem bardzo mocno, mam poczucie bycia prowadzoną i podążam. Nie wiem, czy to jest miejsce na mówienie o duszy, ale podążam za duszą i dokładnie tak właśnie jest. Więc w takim znaczeniu to, czym się zajęłam, czyli coaching i to, jak się przeszkoliłam do tego w taki naprawdę bardzo intensywny sposób, jest absolutnie spójne dla mnie. Jedno i drugie jest bardzo podobnym procesem, jest byciem trochę z tyłu, rzeczywiście. I taki to jest proces. A skąd ci się w ogóle to wzięło? No, wzięło mi się stąd, że tak jak wspomniałam, takie prowadzenie, no tak po prostu, tak się stało, jak wszystko w moim życiu. Absolutnie wszystko w moim życiu dzieje się wtedy, kiedy się ma wydarzać. Po prostu się wydarza. Naprawdę. Ja mało rzeczy planuję. Niby miałam jakieś marzenia, jak byłam małym dzieckiem. Chciałam być piosenkarką. Tak, niespodzianka. Chciałam być piosenkarką, ale wtedy w ogóle nie chodziło o proces twórczy. Ja w ogóle wtedy nie wiedziałam, że będę umiała wykrzesać z siebie takie pokłady, tylko raczej chodziło o to, żeby stać na scenie i wyglądać jak Sandra, ówczesna moja idolka. No dobrze, nie były to, nie są to jakieś zaawansowane gusta estetyczne, muzyczne, okej, okay, ale no tak było. Potem się to pozmieniało i potem zaczęłam odkrywać, że potrafię pisać, że to jest naprawdę coś, co lubię robić. I tak jakoś się to wydarzyło, a potem tak minęło 25 lat. Czy 20? Chyba tak. Paweł, a ty jesteś taką osobą, która miała ile? 100? 200, 300 blogów? Nie, nadal Michał jest w czołówce, uspokójmy się, nie ma tak wysokiego wyniku. No w blogosferze generalnie działasz od bardzo dawna, to jest, nie wiem, czy może zacząłeś w poprzednim wieku, czy już XXI wiek był, ale jesteś takim dinozaurem. Tak, jesteś takim dinozaurem, aczkolwiek w twoim, jak się obserwuje ciebie jako blogera, to zmiany zachodzą tak co 2-3 lata, ty rzucasz jedno, i wchodzisz w drugie. Powiedz mi, nie wiem, czy wszyscy kojarzą jakby tutaj twoje poprzednie wcielenia, ale... ale jakby patrząc na to, jakby co już przeszedłeś w blogosferze, która z tych zmian była dla ciebie najbardziej istotna życiowo? Która ci, nie wiem, dała najwięcej? Która była taka najbardziej znacząca? Wiesz co, ja mam ten komfort, że żaden z tych blogów nigdy nie był jakąś taką główną moją działalnością, to zawsze było gdzieś tam obok i nigdy się nie skupiałem na tym, żeby doprowadzić do takiego momentu, żeby to była moja główna działalność. Zawsze było to jakieś uzupełnienie mojego hobby.
I dzięki temu mam tą swobodę skakania, że tak powiem, po różnych tematach i poznawania różnych rzeczy. Gdybym miał patrzeć na kaliber zmiany, to myślę, że jednak ta najświeższa zmiana z bieganiem była taka najbardziej odczuwalna nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Natomiast dla mnie wszystkie te zmiany były o tyle fajne, że mogłem sobie pozwolić na to, że właśnie nie mając silnie rozwiniętego bloga za każdym razem, teraz widzę, że to jest olbrzymia zaleta, bo z dużą lekkością mogłem zapomnieć o jednym temacie, zająć się czymś innym i zacząć poznawać zupełnie inny świat. Nie czułeś, że nie wiem, porzucając jednego bloga i zakładając drugi, nie wiem, wiąże się to z jakimś dużym ryzykiem? Bo myślę, że dla większości porzucenie bloga jutro, waszego ukochanego, no byłoby taką, wiecie, no raczej traumatyczną, trudną decyzją. A dla ciebie tak nie było? Nie, dlatego, że tak jak mówię, jakby dla mnie naprawdę za każdym razem było jakieś tam uzupełnienie i ja naprawdę to moje pisanie jest po to, żebym mógł się wygadać i to jest taka trochę autoterapia. I nie podchodzę do tego tak, że stworzę z tego jakiś, nie wiem, ośrodek mojego życia i to będzie główny cel mojej takiej działalności, czy zarobkowej, czy nie wiem, przestanę pracować tu, gdzie pracuję i będę żył z prowadzenia bloga, vloga, czy czegokolwiek. Naprawdę traktuję to czysto hobbystycznie. W związku z tym nie mam takiego problemu, że o matko, otworzyłem coś 2 czy 3 lata i teraz rzucam to do kosza. Po prostu zostawiasz Agacie, żeby prowadziła tak, dalej. Wymieniam na lepszy model. Z blogiem mogę. No tak, to prawda. Martyna, a jeśli chodzi o ciebie, to ta zmiana, o której chciałabym się ciebie zapytać, jest o tyle interesująca, że jest bardzo mocno związana z twoim życiem zawodowym. Ty jesteś z wykształcenia psychologiem, ale w przeciwieństwie, myślę, do większości absolwentów, czy może do wyobrażeń społecznych na temat tego, jak wygląda praca psychologa, po studiach nie postanowiłaś otworzyć gabinetu, nie kupiłaś sobie ani kozetki, ani fotela, nie zrobiłaś tego, co zazwyczaj robi psycholog, tylko no, założyłaś bloga i zaczęłaś kręcić filmy na YouTubie. Czy to nie jest za duże ryzyko? Czy ty nie tracisz teraz czasu, który twoi koledzy ze studiów będą wykorzystywać na robienie takich rzeczy poważnych z punktu widzenia społeczeństwa? Kurczę, jakie pytanie. Wiecie co, w ogóle chciałam was dzisiaj bardzo zobaczyć, a zgubiłam po drodze soczewkę. Myślałam, że to jest możliwe tylko w serialach amerykańskich, ale usłyszałam, że spokojnie tak światło mnie oślepi, więc i tak nie będę nic widziała. A wracając do twojego pytania. Ja zaczęłam pisać bloga będąc na 4. roku psychologii, ponieważ wiedziałam, że po psychologii nie będzie łatwo znaleźć pracę. W ogóle nie jest łatwo znaleźć pracę, nie tylko po psychologii, ale będąc młodym człowiekiem tuż po studiach. Więc chciałam otworzyć swoją bazę, znaczy mieć w zanadrzu gdzieś tam swoją bazę przyszłych potencjalnych pacjentów. I też chciałam pokazać ewentualnie przyszłemu pracodawcy, że hej, zobacz, jestem Martyna, jestem tutaj na rynku, skończyłam studia i jestem ambitna, jestem pracowita i warto mnie zatrudnić. Natomiast pod koniec, już na 5. roku dowiedziałam się, że jest coś takiego, znaczy na 4. roku dowiedziałam się, że jest coś takiego jak psychodietetyka i właśnie wtedy zaczęłam pisać bloga. I pisząc tego bloga i kończąc studia i rozpoczynając potem studia podyplomowe, doszłam do wniosku, że taka relacja jeden na jeden, czyli pacjent-psycholog, nie jest dla mnie. Też chciałabym powiedzieć, że nam się wydaje tak właśnie bardzo stereotypowo, że psycholog to jest właśnie kozetka, to jest gabinet. Nie, to jest tylko jedna z dróg i właściwie nie dla psychologa, tylko dla psychoterapeuty. I to najczęściej dla psychoanalityków. Czyli psychoterapeuta to jest nie psycholog, tylko osoba jeszcze, która skończyła dodatkowo 5-letnie studia. Dlatego chciałabym jakoś zmienić to stereotypowe myślenie, bo psycholog pracuje nie tylko w gabinecie, pracuje też i w biznesie, i w reklamie, i w marketingu, i w HR-ze, i gdzie tylko zapragnie. I też po studiach psychologicznych nie trzeba pracować tak do końca, być związanym z samą psychologią. I czy się obawiam?
Nie, z tego względu właśnie się nie obawiam, bo wiem, że jest bardzo dużo dróg, bardzo dużo możliwości. Też ten świat psychologów nie do końca rozumie blogosferę, nie do końca rozumie social media. Ja jak zaczynałam, też miałam zerowe pojęcie na ten temat i uczyłam się na swoich błędach, uczyłam się na błędach innych osób i dowiadywałam się, jak to wszystko działa. I myślę, że jestem teraz w całkiem niezłym miejscu i mam dość potężną wiedzę na temat, jak to wszystko funkcjonuje. I co tam jeszcze? A powiedz mi, jak na przykład twoja rodzina zareagowała na to, że no, ty nie będziesz takim psychologiem nawet szkolnym, prawda? Nawet szkolnym. Tylko będziesz w internecie. I podczas studiów ja jeszcze nie wiedziałam, kim będę. Znaczy, psychologia to jest tak szeroki zakres możliwości, że naprawdę można wszędzie pracować, więc jak gdyby nigdy nie miałam takiej wizji, że chcę robić to i tylko to. Wiedziałam, że chcę być związana z psychodietetyką, i to było dla mnie najważniejsze i w tym kierunku poszłam. Natomiast zmiany, jakie zaszły we mnie po tym, jak zaczęłam pisać, jak zaczęłam występować publicznie, jak gdzieś tam miałam występy w telewizji, jak otworzyłam właśnie YouTube'a, jak postawiłam kamerę przed sobą, spowodowały, że stałam się trochę pewniejsza siebie, trochę bardziej wiedziałam, w jakim kierunku chciałabym iść. I to, że blog zmienił mnie, sprawiło, że ja też zmieniłam bloga, rozszerzyłam go, dodałam nowe kategorie i dokonałam rebrandingu i już nie jestem psychodietką, tylko jestem Martyną tak, Banasiak, co mi bardzo odpowiada i czuję się troszeczkę uwolniona od tej kategorii, chociaż jakby nie do końca ją zmieniłam, bo cały czas piszę o zmianach, które wpływają na jakość naszego życia. Kamil, na koniec. Znaczy nie to, że ostatnie pytanie, bo jeszcze mam strasznie dużo czasu. W twoim przypadku, jak ja się ciebie pytam, dlaczego ty założyłeś bloga, jaka była taka twoja pierwsza motywacja, to powiedziałeś mi, że zrobiłeś to z ciekawości. Czytałeś wtedy jakieś tam inne blogi i widziałeś, że kurczę, to jest takie fajne i że chcesz spróbować. No i spróbowałeś. No, w międzyczasie jakby ten twój blog stał się jednym z najpopularniejszych blogów parentingowych. Tak w ciągu ostatnich tak 3 lat, od kiedy zaczęłeś go prowadzić, ale tak naprawdę z tego, co mówiłeś, blog sam przyniósł w twoim prywatnym życiu ogromne zmiany, które no może niekoniecznie zawsze są widoczne, tak, dla ogółu, nie są publiczne, natomiast dla ciebie są niesamowicie istotne. Możesz nam o tym opowiedzieć? To znaczy, w moim przypadku ja bym chciał bardzo wierzyć w to, że ta zmiana, która zaszła od ojca, który myślał, że wie wszystko i popełniał pełno błędów, do ojca, który dalej popełnia jakieś błędy, ale stara się ich popełniać mniej i wyciągać z nich wnioski. To jest taka zmiana, która wynikła z jakiejś mojej wewnętrznej siły, wytrwałości, ale tak naprawdę blog miał duży udział w tym, bo jest tak, że ja jestem człowiekiem, który potrzebuje bardzo często zewnętrznej motywacji, która najczęściej nazywa się jakiś deadline. I po prostu dzięki temu, że miałem tego bloga i zacząłem pisać, to on mi dał właśnie tą zewnętrzną motywację. Kiedy zaczynałem pisać, to ja sobie pisałem przez te pół roku i to po tym pół roku stwierdziłem, że w sumie to pisanie jest fajne, więc może najwyższa pora pisać coś, co ma jakiś sens, bo te pierwsze posty wielkiego sensu nie miały, ale żeby pisać coś, co ma jakąś wartość, to trzeba mieć jakąś wiedzę, więc wtedy właśnie zacząłem zdobywać tą wiedzę. Kiedy jeszcze nie pisałem bloga, nakupiłem sobie mnóstwo książek o wychowaniu, tylko na tym moja przygoda z tymi książkami się skończyła, leżały na półce. I kiedy miałem bloga, zacząłem czytać te książki, zacząłem zgłębiać tą wiedzę i to mi dało właśnie to, że zaczęło się zmieniać moje podejście do wychowania, do moich dzieci i ogólnie do mojej rodziny. Jesteś teraz lepszym ojcem niż byłeś zanim zacząłeś pisać bloga? Tak mi się wydaje. Pewnie moje dzieci będą za parę lat potwierdzą, czy nie? Wypowiedzieć się na ten temat trochę lepiej, ale wydaje mi się, że tak, że więcej czasu z nimi spędzam, jestem bardziej świadomy tego, co robię i jestem bardziej zaangażowany w to, co robię. A poruszyłeś bardzo ciekawą kwestię tego, że to, co pisałeś na początku, tak teraz z tej perspektywy uważasz, że nie miało sensu. Jakby zmiany, które
zachodzą w naszym życiu, zazwyczaj wiążą się z tym, że my teraz jesteśmy troszkę innymi ludźmi niż byliśmy wcześniej, tak? No na tym to polega. I powiedzcie mi, czy wy jak sobie patrzycie na swoją twórczość, czy swoje podejście do ojcostwa, czy do tego, co robicie w życiu, wstydzicie się na przykład siebie z tych poprzednich wersji? Czy są jakieś rzeczy, które uważacie, że kurczę, to w ogóle było strasznie bez sensu i nie czuję się dobrze z tym, że byłem, czy byłam takim człowiekiem? Ktoś chce? Jak mogę, to znaczy na pewno są jakieś momenty, z których nie jestem dumny. Wiele z nich opisałem u siebie, ale z drugiej strony to też mi pomaga dotrzeć do wielu ludzi, szczególnie rodziców, którzy też popełniają błędy, a no nie spotkałem jeszcze rodzica, który tych błędów nie popełniał dzięki temu, że ja wychodzę z tego samego miejsca, w którym wielu z nich było, to jest mi w stanie łatwiej z nimi nawiązać dialog i przekonać ich, że te błędy, można z nich wyjść i że można odszukać jakąś inną drogę, czy mogę też pokazać, jakie dokładnie są następstwa tych błędów. Patrycja, Paweł, Martyna? Jak tak o tym powiedziałaś, to mi się tak pojawił taki obraz z mojej przeszłości. Mogę się w sumie podzielić, chociaż to taka osobista trochę historia. Ale bardzo moje ważne i wewnętrzne odkrycie. Pamiętam początki internetu i pierwsze moje zetknięcie się z byciem ocenianą. Show biznes to jest bardzo trudna dziedzina i potrafi bardzo poranić. I pierwszy moment, kiedy ja zaczęłam czytać, co ludzie piszą i w jaki sposób o mnie. Ja pamiętam, że ja wtedy naprawdę przeżyłam absolutnie bardzo, bardzo trudne chwile, które trwały bardzo długo i skutkowały tym, że przez kolejne lata dział się u mnie taki proces, że za każdym razem, gdy miałam jakąś sytuację typu promocja albo coś tam i musiałam się konfrontować jakby z wszystkim, co jest związane z promocją, czyli że na przykład będzie jakiś tam artykuł na mój temat na jedynce w jakimś tam portalu i wiadomo, że będą kliki, ludzie to będą czytać i będą to komentować, to ja już na samą myśl, jak dzwonił menadżer, mówi: słuchaj, dobra, robimy promocję, robimy to w taki sposób, ja już miałam absolutnie somatyczne dolegliwości w rodzaju ból brzucha, skręt, po prostu absolutnie. I jak teraz pytasz o to, czy się wstydzę, to myślę sobie tak, te ostatni czas, ten półtora roku, bardzo wielka praca taka rozwojowa, którą wykonałam na sobie po to właśnie, żeby potem wejść w rezonans z klientami, na przykład w sesjach indywidualnych, to była taka praca, w której doszłam do bardzo wielkiego odkrycia dla mnie samej osobistego. I to odkrycie polegało mianowicie na tym, że zobaczyłam to bardzo wyraźnie, poczułam bardzo wyraźnie w sobie, że w każdym momencie w moim życiu, gdy ktoś coś o mnie mówi, że jestem nikim, na przykład ktoś o mnie pisze, jesteś nikim. Kim ty w ogóle jesteś? Co ty potrafisz? Jesteś nikim. To w tym momencie w ogóle nie chodzi o tę osobę. W ogóle. Chodzi o to, że ja w tym momencie kontaktuję się z częścią w sobie, która mówi: jesteś nikim. I tyle. I to jest takie proste. Ale odkrycie tego, nie takie odkrycie jakieś takie akademickie, tylko odkrycie tego w ciele, przeżycie tego tak naprawdę, przeżycie, znalezienie tego punktu we mnie, który namierzyłam, że to jest ta część mnie, która mówi: jesteś do niczego, jesteś nikim, po prostu. Czyli ten wstyd również, wstyd, zrobiłaś to czy tamto w przeszłości, również zawodowo, to jest tylko ta część mnie. Tam ci wszyscy ludzie nie mają kompletnie żadnego znaczenia. I to odkrycie absolutnie dało mi mega, mega kopa rozwojowego. Sprawiło, że ja właśnie ruszyłam z kopyta z różnymi sprawami w swoim życiu, bo zrozumiałam, że to jestem tylko ja. Nikt więcej, nikt poza mną. I jest ta druga część oczywiście, która mówi: ale ty jesteś świetna, Patty. Jaka ty jesteś świetna. I super. I ja w tej chwili uznaję, że są jedna część i druga część. I mówię im: cześć. Tak zupełnie szczerze, naprawdę z nimi rozmawiam, mówię im: cześć, jesteście, fajnie, cieszę się. I być może, wiadomo, my jesteśmy jako blogerzy osobowościami, charyzmatyczni, bardzo z dużym poziomem istości. W związku z tym być może nie ma tutaj dużo osób, którym brak pewności siebie, albo które jakoś mają jakieś takie jakiś wstyd związany z przeszłością, ale być może są takie osoby. I zobaczcie to sobie, sprawdźcie, bo to jest naprawdę magia. Jak człowiek to odkryje w sobie, że to tylko i wyłącznie chodzi o ciebie i o tę część ciebie.
Czyli rozumiem, że jeżeli chcemy sobie poradzić z tym, co robiliśmy wcześniej, a co nam się obecnie nie do końca podoba, powinniśmy skupić się na sobie, tak? A nie na tym, znaczy na sobie teraz, a nie na sobie z przeszłości. Tak, ja myślę, że tak, jak najbardziej. Myślę, że skupić się na sobie i skupić się na tym, że wszystko, co się wydarzyło, doprowadziło nas do tego momentu, w którym jesteśmy, więc naprawdę jest to wartość dodana. Okej, no może było nie tak, jak było. Może byśmy woleli trochę lepszą wersję siebie, upgrade'owaną w tamtym czasie, ale tak było, jak było. I to jest okej. Ja myślę, że problem w ogóle dla osób, dla twórców, tak, którzy tworzą publicznie, jest taki, że jakby my jesteśmy obecni i my możemy tam z większym lub mniejszym skutkiem próbować sobie coś zapomnieć, skasować i tak dalej, ale nie zawsze to się uda. Tak? I Patrycja, myślę, ty jako osoba, której twórczość jest dostępna wszędzie i ty nie do końca masz nad tym kontrolę, myślę, że musisz sobie z tym... Czy musisz mieć umiejętność radzenia sobie z tym jednak dużo bardziej rozwiniętą niż no, blogerzy, którzy nie są akurat tak jakoś super strasznie popularni. Paweł, a powiedz mi, jest coś, czego się wstydzisz? Wiesz, to znaczy, wcześniejsza wersja siebie? No przyznaj się. Patrzę na to tak, że pewnie tak, gdybym miał dzisiejszą wiedzę, to pewnie nie wiem, 10 czy 12 czy 15 lat temu pewnych rzeczy bym nie zrobił albo o pewnych rzeczach bym nie pisał. Teraz mam 30 parę lat, to już wiem, że dyskusje polityczno-społeczne przez internet to nie. Natomiast jak tam miałem te właśnie 20 czy 22 lata, to jeszcze myślałem, że tak. Że zmienisz świat. Tak, miałem taką ambicję, nie? Że jak wyłuszczysz swoje racje, to ktoś zrozumie, że może się mylić. Nie, to tak nie działa. Na pewno nie u nas w kraju. U nas na pewno nikt nie zrozumie, że się myli. Co najwyżej utwierdzi się w swoim przekonaniu. Więc jakby, wiesz, pytanie, czy to był błąd. No, miałem 20 lat, byłem głupi. No. Na czymś się trzeba uczyć. Nie patrzę na to, że to był błąd. Czegoś tam mnie to nauczyło. Mając dzisiejszą wiedzę, pewnie bym się na to nie porwał, bo wiem, że to nie przyniesie żadnych efektów. Natomiast jak mówicie o tym właśnie, że o tym ocenianiu, o tym, że ktoś tam mówi, że jesteś nikim, albo że ta twoja praca jest nic nie warta i tak dalej, to mi kiedyś mądry człowiek powiedział, że sztuką i taką drogą do tego, żeby spokojnie żyć z tymi ocenami ludzi, jest zrozumienie jednej takiej elementarnej zasady, że jakby pod tym kątem masz w swoim otoczeniu tylko dwa rodzaje osób. Pierwsza grupa to są ci, których opinia jest dla ciebie istotna, druga grupa to jest cała reszta. I prawda jest taka, że najgłośniej krzyczą ci z tej całej reszty najczęściej, więc pytanie, czy w ogóle trzeba się przejmować tymi opiniami. Bo to jest tak, że jak weźmiesz sobie do serca, to później... brzydkie wyrazy mi się cisną na usta. Później to całe zło, które jest tam skupione, gdzieś tam jeszcze w sobie pielęgnujesz i to rośnie, to zupełnie nie ma sensu. Jakby szkoda życia, szkoda naszego zdrowia na to. Opinia jest jak pewna część ciała, każdy ma swoją i no, trzeba się z tym pogodzić po prostu. U mnie to jest tak, że myślę, że początki mojego bloga i w ogóle blog to jest dowód na to, że zmiana jest możliwa. Dlatego jakby nie wstydzę się tego. Na samym początku pisałam właściwie anonimowo, nie pokazywałam ani twarzy, nie podpisywałam się swoim nazwiskiem. Natomiast z czasem zaczęłam iść w zupełnie innym kierunku i to jest dowód na to, że właśnie u każdego ta zmiana jest możliwa. Ja na przykład myślę, że 2 lata temu, 3 lata temu nie byłabym w stanie tutaj siedzieć i mówić do was, bo po prostu byłabym zbyt stresowana. I nadal jestem dość nieśmiałą osobą, ale staram się to przezwyciężyć. Jeśli chodzi o taką większą zmianę jak rebranding, to bardzo długo zastanawiałam się, czy w ogóle jest sens, czy powinnam to robić. I wtedy pewien całkiem mądry bloger zadał mi to pytanie. Martyna, gdzie ty byś chciała być za 5 lat? Jako kto... Jak byś chciała być za 5 lat nazywana? Czy cały czas chciałabyś być psychodietką? Czy tak będziesz podpisywała się pod swoją firmą? Czy Martyną Banasiak? I to pytanie mi tak mega otworzyło oczy, że no nie ma innego wyjścia i trzeba dokonać zmiany, która bardzo mi się przydała i była mi bardzo potrzebna. I zadajesz sobie cały czas to pytanie, bo wiesz, czas mija i to jak to 3 lata temu zadał pytanie, kim będziesz za 5 lat. Nie, to całkiem niedawno było. To było, ja przez rok się biłam z tego myślą, czy w ogóle dokonać rebrandingu, bo już
jakąś tam markę miałam na rynku i jednak taka zmiana jest bardzo trudna. I to pytanie jest całkiem dobre i można sobie w każdym momencie je zadać. I w tym teraz jak coś planuję, to myślę sobie właśnie 5 lat przód. Czy będę zadowolona z tego, co teraz robię? Za 5 lat. I myślę, że to jest dobrą opcją i wtedy za 5 lat nie będzie tego doznania wstydu. Konrada chyba nie ma, ale z Konradem Kruczkowskim miałam w zeszłym roku taką bardzo ciekawą i gorącą dyskusję na temat planowania strategicznego wśród blogerów. Czyli czy my jako blogerzy planujemy sobie właśnie siebie, tak? Co takiego się w naszym tym blogowym, blogerskim życiu wydarzy za 5 lat. No i się spieraliśmy, bo jedna osoba mówiła, że blogerzy nie planują, inna, druga mówiła, że jak najbardziej planują. Powiedzcie mi, czy wy planujecie, jakby projektujecie sobie siebie za jakiś czas i oczekujecie też jakichś zmian, które mają przyjść, czy raczej staracie się, złapaliście się, jesteśmy tu i teraz i postaram się za 5 lat być dokładnie w tym samym miejscu, żeby nic się nie zmieniło. Ja na przykład jestem zadaniowcem. To znaczy mam zadania, stawiam sobie zadania, stawiam sobie jakieś tam cele jak najbardziej, więc planuję w tym znaczeniu, że sobie staram się zwizualizować siebie za jakiś czas. Blog prowadzę, nigdy nie chciałam go monetyzować, czyli zawsze prowadziłam go tak obok swojej twórczości po to, żeby móc raz, że ćwiczyć pisanie, ponieważ bardzo, bardzo lubię pisać. Mam nadzieję, że w końcu, bo mam 140 stron napisanej książki, mam nadzieję, że może któregoś dnia ruszę dalej, ale na razie nie. Natomiast jeżeli chodzi o takie planowanie, to myślę, że to jest podstawa, żeby zobaczyć siebie za, tak jak Martyna mówiła, za 5 lat. To jest mega, mega ważna rzecz, super. Bo wtedy mamy wizję. Wizja, misja, halucynacja, wiadomo, nie? Więc mamy wtedy wizję i mamy wtedy misję. I wiemy, dokąd idziemy. Paweł, w twoim przypadku jest ciężko planować, nie? Bloga za 5 lat, bo to już będzie dwa do przodu. Planuję na 2-3 do przodu, wiesz, ale bo to jest takie pytanie, które nam się kojarzy gdzieś tam z rozmową taką o pracę, gdzie pan się widzi za 5 lat, nie? Na stanowisku prezesa. Natomiast to jest zawsze najlepsza odpowiedź. I pewnie większość ludzi nie jest sobie w stanie odpowiedzieć na pytanie, gdzie się widzi za 5 lat, natomiast to rzeczywiście pomaga, jak się zastanowisz, kim chcesz być, co chcesz robić za 2, 3, czy 5, czy 10 lat. Później nagle się okazuje, że nie wiem, 5 czy 8 lat temu marzyłem o tym, żeby być kierowcą rajdowym. No i gdybym cholera 5 lat temu zaczął jeździć na gokartach, to może już coś bym osiągnął, nie? To jest, wiecie, bo to jest tak, że ten czas i tak minie. Tylko różnica jest taka, że można albo przespać, albo coś zrobić. Jakby jak nas samochód na pasach nie potrąci, to za rok znowu się tu spotkamy. No jest kwestia tylko, czy wiesz, czy ja za rok zrobię to, co sobie zaplanowałem na najbliższy rok, czy prześpię. Więc u mnie stąd te zmiany są właśnie częściej też, że... Żebyś się nie nudził. Żebym się nie nudził, to raz, a dwa, że wiesz, jak wpadam na jakiś tam szalony pomysł, że kurczę, zawsze chciałem czegoś tam się nauczyć na przykład, nie? To w tym roku sobie właśnie powiedziałem, mówię, okej, od października startujemy i zobaczymy, ile wytrzymam. Dwa lata. Udało się, prawda? Dwa lata. Znaczy w ogóle planowanie na 5 lat jest bardzo trudne, ale... Warto, myślę, stanąć, znaczy poczuć się o 5 lat starszym i spojrzeć, czy byłbym dumny z tego, co teraz robię w tym momencie. Zmiany, znaczy musimy być w ogóle elastyczni i nie wiem, w którym kierunku to wszystko pójdzie. W ciągu 5 lat wiele może się zmienić. Ja mam na przykład tak, że mam bardzo niespokojną ziemię pod stopami i muszę się zmieniać, nie lubię nudy. Ale mam jeden cel i chciałabym po prostu robić dobrze, dobre rzeczy, więc jakby to jest taki główny, ale fajnie właśnie widzieć siebie z szerszej perspektywy, wyprzedzać. Kamil, a ty nam coś powiesz o swoim planowaniu? Planujesz książkę, którą przeczytasz, tak, w ciągu najbliższych 5 lat? Ja miałem taki etap, gdzie właśnie starałem się wszystko bardzo szczegółowo planować i później okazało się, że te plany w większości się sypią ze względu na zmiany, które się dzieją na blogach, w mediach społecznościowych i trzeba było się bardzo szybko dopasowywać, więc w chwili obecnej staram się mieć jakieś takie większe pojedyncze punkty właśnie na okres tam powiedzmy 2-3 lat do przodu, ale to są 2-3 rzeczy, które chcę zrobić, a całą resztę to planuję maksymalnie właśnie do tego najbliższego deadline'a czy dwóch i dalej nie wybiegam, bo to się potrafi tak wszystko szybko zmieniać i
za 2 miesiące, 3 miesiące może Facebook paść na przykład i trzeba będzie wymyślać coś nowego. Więc nie staram się pokładać jakichś takich wielkich nadziei i moich planów w czymś, co tak naprawdę nie jest moje. W ogóle jeśli ma się jakiś cel, jakiś obrany, to wydaje mi się, że i blogowanie, i YouTube'owanie to jest, na przykład blogowanie, czy YouTube'owanie, czy Facebook, to jest tylko narzędzie pracy. I jeśli będziemy elastyczni, jeśli wejdzie coś nowego, jeśli wejdzie coś, teraz wszedł Snapchat, to po prostu jesteśmy w stanie się dostosować. I nie traktujmy bloga jako jedynego źródła, znaczy ja tak myślę, ja nie traktuję bloga jako jedynego źródła, traktuję to tylko jako narzędzie swojej pracy, w ten sposób przekazuję treści, które tworzę, ale być może się to zmieni, a ja będę w stanie się dostosować do tego. Czyli rozumiem, że to jest tylko kanał komunikacji dla ciebie. Tak, przekazywanie, takie narzędzie pracy. I pytanie szybkie na koniec, Boże, jak ten czas leci. Powiedzcie mi, czy wy się boicie zmian? Bo ja się przyznam, że ja się boję. Ja w ogóle jestem osobą, która nienawidzi zmian, jestem inżynierem mamoniem. To mnie jakby zmiany mnie przerażają, ale jakby wiem, że muszę jakoś z tym żyć. Ja się boję, no ale co? Trzeba iść. Iść tym koksem, jakby powiedziała Ida. Ja miałem taki etap, gdzie się bardzo bałem zmian, a w chwili obecnej trochę czekam na te zmiany, bo one wprowadzają takiej, no jakiejś dodatkowej, takiego smaczku moim zdaniem do tego, co robimy i właśnie pokazuje to, kto się rozwija i kto się zmienia, a kto gdzieś tam zostaje trochę z tyłu, więc ja ogólnie lubię zmiany i czekam na kolejne. Jak powiem, że się boję, to wyjdzie na to, że lubię żyć w permanentnym strachu, tak? Nie no, boję się zmian, znaczy ja się boję tych zmian, nad którymi nie mam kontroli. Jak mam coś tam poplanowane i mniej więcej wiem, że raczej nic się nie powinno wysypać, to jest okej. Jak to są takie zmiany, które mniej zależą ode mnie i wynikają z jakiegoś tam przystosowania się do zewnętrznych okoliczności, to wtedy na pewno strach jest większy. Ale to wydaje mi się takie dosyć naturalne. To chyba instynkt samozachowawczy. Ja się strasznie boję, jestem strasznym tchórzem, ale uważam, że ten strach nie może mnie przed niczym powstrzymać, przed działaniem, więc mimo, że się boję, to działam. To bardzo się cieszę w takim razie, że nie jestem sama, tylko wszyscy jesteśmy razem w tym strachu. Dziękuję wam bardzo. Niestety czas nam się już skończył i nie możemy dalej rozmawiać, a mieliśmy plan na godzinę 30. No ale Radek, tak? No właśnie, Radek mnie straszył. No niestety, no taki temat. Dziękujemy bardzo.